Ważą się losy Stanów Zjednoczonych. Wynik wyborów prezydenckich nadal nie jest znany. Wciąż liczone są głosy. Jak na razie prezydent Donald Trump wygrał w większej ilości stanów, ale to Joe Biden zyskał większą ilość głosów elektorskich. Dotychczas przeliczono głosy w 41 stanach. W 23 wygrał obecnie urzędujący prezydent Donald Trump. Jego kontrkandydat, demokrata Joe Biden, w 18. Wygramy to. Moim zdaniem już to zrobiliśmy, powiedział Donald Trump. Joe Biden jest jednak bardziej powściągliwy, bo wygrana w poszczególnych stanach to nie wszystko. Wierzymy, że jesteśmy na dobrej drodze do zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że ze względu na bezprecedensowe wcześniejsze głosowanie i głosowanie pocztowe to zajmie chwilę. Musimy być cierpliwi, dopóki nie skończymy ciężkiej pracy zliczania głosów. Zacięta walka trwa między innymi w Wisconsin i Michigan. Do zdobycia jest w sumie 21 głosów elektorskich. Dotychczas Trump zdobył ich 213, a Biden 227. To różnica 14 głosów. Z sondażu wynika, że w Wisconsin i Michigan zwycięży Biden, ale te wybory tak naprawdę sprowadzą się do tego, czego się spodziewaliśmy, Pensylwanii. Jest to stan, w którym wciąż jest od 3,5 do 4 milionów głosów, które jeszcze nie zostały policzone, zaznaczył publicysta Chris Kahn. Przedwyborcze sondaże jeszcze nigdy nie były tak nieprecyzyjne, a amerykańskie społeczeństwo tak podzielone. W nocy w Waszyngtonie mieszkańcy protestowali przeciwko obecnemu prezydentowi. Zupełnie inaczej było na Florydzie. Donald Trump uzyskał bardzo dobry wynik wśród Latynosów, czego także nie przewidywały badania sondażowe. Myślę, że wykonał świetną robotę pomimo pandemii. Mimo wszystko wykonał niesamowitą pracę. Przywrócił gospodarkę, przywrócił miejsca pracy, naprawił nasze umowy handlowe, troszczy się o tych Amerykanów, o których nie dbał dotąd żaden inny polityk. Ostateczny wynik wyborów prezydenckich w USA może być znany dopiero w piątek.